raz 15 w Polsce Ludowej pierwszomajowe święto. Tego dnia odbywała się zbiórka na budowę 1000 szkół. I przed trybuną honorową zajęli pozycję co sprytniejsi kwestarze. Nie przepuścili nikomu z członków rządu. A nawet naszym gościom z Indonezji. 1 maja. Święto wiosny i radości. Międzynarodowe Święto Ludzi Pracy. Na ten dzień warszawiacy nie pożałowali kwiatów. Dla polskich mężów stanu, dla prezydenta Sukarno. Od czasu do czasu sprawy nie załatwione. Najwięcej było w pochodzie młodzieży. Dla nich, wychowanych w Polsce Ludowej, to już nie tylko historyczne, rewolucyjne tradycje. To przede wszystkim święto młodości, święto dnia dzisiejszego i jutra, które nadchodzi. Kwiatów nie brakło dla nikogo, ale najwięcej otrzymał ich Władysław Gomułka. Jak osobistego znajomego traktowali go uczestnicy pochodu. Wraz z nami obchodzili święto pierwszomajowe cudzoziemcy, którzy studiują na polskich uczelniach. Myślami są na pewno w stolicach swych odległych krajów wśród rodaków. Kilka tak różnych od siebie pokoleń we wspólnym pochodzie. Tyle ładnych, modnie ubranych dziewcząt. Tyle prostoty i swobody. Przez 3 godziny ponad 200 tysięcy uczestników manifestacji. I bez przerwy kwiaty, listy, pozdrowienia. Ze wszystkich dzielnic, ze wszystkich fabryk i przedsiębiorstw. To już 70. z kolei Święto Pracy. Przez te 70 lat zmienił się świat, zmieniła się Polska. Ale pozostał nastrój, nierozłącznie związany z każdym 1 maja. Nastrój solidarności łączącej ludzi pracy na całym świecie. Będzie piękna pamiątka z Warszawy. Pochód zbliża się ku końcowi. Zamykają go sportowcy, zawsze tak żywo oklaskiwani przez publiczność. Jedna myśl łączyła nas w tym dniu. Chcemy, aby każde następne święto pierwszomajowe było równie spokojne i pogodne.